Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana przez Agnieszkę Michajłow. A w naszym studiu Marian Krzaklewski, były szef Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry państwu, dzień dobry. A pan jest lechistą? Czy bardziej nie fanem jestem, Barcelony? Ale może od wczoraj zaczyna się to zainteresowanie w uczucie przekształcać. Oglądał pan mecz? Oglądałem. A nie na stadionie? Nie na stadionie. I jak było, pana zdaniem? Naprawdę to była dobra promocja i Gdańska, Lech i no przede wszystkim piłki nożnej. Naprawdę wyszło to. No, wyszło, bo była i dynamika i widać, że Lechi się chciało grać, że na początku tak jakoś byli, wydaje się, jeszcze sztywni, onieśmieleni, ale później jeden z naszych słuchaczy wygrał taką ładną koszulkę. Pan lubi takie firmowe koszulki? Ma pan Barcelony? Albo Lechi? Teraz nie, musi pan zakupić Lechi. Nie, mam. Troszkę taki miałem w składzie ze względu na moją działalność z ubiegłych lat. Ale z takich koszulek to pamiętam koszulkę takiego teamu, jednego kiedyś z najlepszych w kolarstwie, Mengoni. To włosko-amerykański taki team. To był też kiedyś słynny kolarz, ale to kilkadziesiąt lat temu. No, ale ta koszulka została przekazana koledze, który dużo lepiej jednak, bardziej wytrzymały jest i jeździ na rowerach. No to wszyscy jesteśmy teraz lechistami, na pewno fanami futbolu, ale nie wszyscy mają, pewnie mieli wczoraj powód do takiej radości, jak ci, co oglądali mecz. A mówię o związkowcach ze Stoczni Gdańsk. Trochę historia zatacza koło, jeśli chodzi o Stocznię Gdańsk. Właściwie firma jest na granicy upadku. Mówię, że zatacza koło, bo firma już kiedyś upadła. Raz upadła. No to chyba upadłość była ogłaszana tak represyjnie. To już jeszcze Rakowski swego czasu, zarząd Rakowskiego. Później rząd ZLD Kaczmarek, minister ogłosił w 1996 upadłość. I właśnie wtedy powstała ta inicjatywa, żeby pomóc w trakcie upadłości Stoczni Gdańsk. Ale zanim o tej inicjatywie, bo o to też chcę pana zapytać, bo to jest ciekawe, jak myśmy prasa tego donosiła o tym, że macie właśnie jeszcze jakieś pieniądze, ale zanim o tym, przygląda się pan z tej sytuacji w Stoczni Gdańsk? A przyglądam się. Nie wiem, czy to jest kwestia nieszczęścia tej firmy, czy po prostu nieumiejętności takiego splotu zdarzeń i nieumiejętności prowadzenia biznesu, a może po prostu tylko i wyłącznie te koniunktury? Przyglądam się, nawet staram się ekspercko przyglądać, ponieważ już trzykrotnie, także z powodu tego, że zainteresowania nie tylko Stocznią Gdańską, ale sektorem stoczniowym i tego, że tu mieszkam i że jestem w Solidarności, trzykrotnie byłem sprawozdawcą z dokumentów z inicjatywy własnej europejskich dotyczących sektora stoczniowego. W tej chwili kończę dokument dotyczący sektora napraw i przebudów. Bardzo ważny, bo on ma 30% jeszcze, jeśli chodzi o Europę, obrotów światowych. Jeśli chodzi o Stocznię Gdańską, też przyglądam się. No wiem, że wczoraj wieczorem i dzisiaj miało być kluczowe spotkanie właściciela. Tak, powiem krótko. Jakie widzę możliwości? Przede wszystkim na pewno, jeśli chodzi o zarządzanie stocznią, szczególnie o uzyskiwanie zleceń, to trzeba wchodzić dynamicznie, nawet wyprzedzać w takie bardzo ciekawe nisze rynkowe, które są w tej chwili. Na przykład te nisze dotyczące przechodzenia na paliwo gazowe, na niską emisyjność siarki. Na przykład teraz wchodzi konwencja MARPOL, tak, może to wiedzą fachowcy, która dotyczy wód bunkrowych, ochrony wód bunkrowych. Z całym szacunkiem, ale to jest kwestia pewnej strategii firmy, a tak, zlecenia muszą być tu i teraz na dziś. Firma idzie pod tendencje rynkowe, żeby utrzymać. Oczywiście poszło w kierunku elektrowni wiatrowych, ale za bardzo jednowymiarowo. Do tego trzeba było dołączyć statki zakładające wieże, tak jak Mówi pan, źle zarządzana firma, tak? Źle zarządzana firma. Ja bym nie chciał w tej chwili wydawać cenzurki, bo nie widziałem dokumentów firmy. Tak się głęboko nie interesowałem strategią aktualnie prowadzoną przez firmę. Ale widzę, że zbyt mała dywersyfikacja i nie wyprzedzanie właśnie tych sytuacji, które na rynku się pojawiają. W tej chwili sektor w ogóle europejski tylko może dobrze przejść przez aktualny okres, gdy będzie wchodził właśnie w takie wyspecjalizowane nisze. Popatrzmy na stocznię remontową Shipbuilding. Popatrzmy, co kilka tygodni, co kilkanaście
jest wodowany, już jeśli chodzi o budowlaną część remontowej, wodowany bardzo tak zwany inteligentny statek. Ale widzi pan, może dlatego, że tam jest biznes, tam jest wizja, tam nie ma państwa. Jeśli chodzi o remontową stocznię, tam jakie... Tam nie ma państwa w tej firmie. Przy remoncie platformy się robi prerafinerię, proszę sobie wyobrazić. Nie instaluje się, zarabia się na tym, że przy remoncie olbrzymiej platformy instaluje się prerafinerię. Idzie się w kierunku oczywiście już oprzyrządowania, właśnie tak jak mówimy o tych silnikach na płynny gaz, żeby zmierzyć się z tymi zakazami emisji SO2. Dobrze, ale wróćmy do Stoczni Gdańsk. Tlenku w azotu. Ja proszę o Stocznię Gdańsk. Jaka jest rola pana zdaniem dzisiaj Agencji Rozwoju Przemysłu? Powiem szczerze, że tutaj jakby Stocznia Gdańsk była w pełni ukraińska, w pełni prywatna, to nie moglibyśmy mieć specjalnie pretensji do rządu i tak dalej. Moglibyśmy mieć pretensje, jeśli chodzi o ogłaszanie przez rząd programów pomocowych dla wszystkich stoczni, żeby one konkurowały. Zaraz o tym powiem, bo to jest możliwość też wyjścia z tego kryzysu. Ale jeżeli Agencja Rozwoju Przemysłu ma 25%, to powinna się czuć współodpowiedzialna. To nie jest tak, że jest jakąś tam przystawką. A pana zdaniem się nie czuje? Ja uważam, że jeżeli już agencja tam jest i to jest agenda także rządowa, to przecież są zasady ramowe dotyczące pomocy dla stoczni w ogóle w Unii Europejskiej. Dozwolonej pomocy. I tam jest wyraźnie powiedziane, pomoc innowacyjna na kredyty eksportowe i także regionalna na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej w kierunku właśnie innowacyjnych, nowych produktów. Dlaczego do tej pory rząd nie zgłosił do Brukseli na przykład takiej inicjatywy, że udzieli pomocy w tych kierunkach właśnie, które są dozwolone w Unii Europejskiej, a byłem sprawozdawcą dotyczącą tych zasad ramowych, gdy pani ze strony Polski nie było ani jednego wniosku. Ja tu już w audycji Ludzie i Pieniądze mówiłem na ten temat. Dobrze, ale może agencja po prostu nie chce dotować i pomagać prywatnej, jakby nie było w dużej części firmie. No ale jest współwłaścicielem. 25% akcji. No to przecież odpowiedzialność współwłaścicielska, właścicielska. No to jest ewidentna sprawa. Ale mi się wydaje, że jeżeli jest agencja, no to ona jest agendą rządową. To w takim razie rząd patrzy, na jakie instrumenty są możliwe, żeby pomóc Stoczni Gdańskiej i innym stoczniom, i równocześnie, żeby nie było to sprzeczne z zasadami ochrony konkurencyjności Unii Europejskiej. I mówię, jest prawo, zasady ramowe dotyczące dozwolonej pomocy państwa dla sektora stoczniowego. Znam tam każdy akapit, bo byłem sprawozdawcą tego dokumentu w Unii Europejskiej. Właśnie specjalnie po to, żeby jeśli chodzi o ten sektor stoczniowy, tutaj coś pomóc, żeby przedstawić też stanowiska Polski. Sytuacja w stoczni jest zła, do tego stopnia zła, że to jest już któryś miesiąc, w którym pracownicy albo dostają w ratach, albo dostają mniej. No tak mówią przedstawiciele związku, że teraz właściwie te pensje są niższe. No i właśnie wróćmy do tej pańskiej inicjatywy z 96. Tak, solidarnie ze Stocznią Gdańską. Tak. Ostatnio Gazeta Wyborcza napisała, że sporo macie, stowarzyszenie ma sporo pieniędzy na kontach. Znaczy, ja krótko powiem. W tej chwili jest 3 miliony. Myśmy zebrali w 96-7 roku. Ja wiem, ale wie pan, co mnie zadziwia? Ale proszę zobaczyć, co było najważniejszym dealem. Bo o tym właśnie od dwóch, trzech najważniejszych sprawach Gazeta Wyborcza nie napisała i to jest właśnie taki styl pisania. Ale nie rozmawiajmy o dziennikarzach. Ale nie, o dziennikarzach nie, bo nie wolno było napisać o tym, że na czym polegał ten deal, jeśli chodzi o cegiełki. Jak stocznia była w upadłości ogłoszonej w 96 roku, to co myśmy właśnie dzięki cegiełkom zrobili? Gdy pracownicy mieli być zwolnieni i nie było produkcji, to myśmy wypłacili pracownikom przez miesięczne pomostowe de facto wypłaty, wtedy to 500 000 zł na to poszło, czyli to nie były pełne. I przede wszystkim daliśmy gwarancję na pożyczkę w wysokości 20 milionów dolarów na budowę dwóch kontenerowców. Uratowaliśmy w trakcie upadłości produkcję. Tego nikt nie kwestionuje. Wie pani, to jest A wie pan mnie, co czy wiedziała zadziwia? Pani o tym? No, wiedziałam, ale to właściwie następnie. Już wiedziałam i zapomniałam. Mogę tak powiedzieć. A wie pan, co ale mnie zadziwiło? Ale nikt się o tym nie napisał. Ale zadziwia mnie to, że w 2013 roku wciąż jeszcze funkcjonuje to stowarzyszenie ale i te nie, proszę pieniądze. Proszę patrzeć, myśmy oprócz tego dealu, bo to ta pożyczka na gwarancja na 20 milionów i utrzymanie produkcji, ona do nas wróciła, bo to była gwarancja. I myśmy do 2008 roku udzielili różnego rodzaju zasiłków jednorazowych, zwrotnych, także chorobowych na przeszkolenia na 4 700 000 dla stoczniowców gdańskich. Oprócz tego w trakcie, gdy była Stocznia Gdańska spółką Stoczni Gdynia,
udzielaliśmy nawet na produkcję pożyczki, na drut spawalniczy, to było prawie 700 tysięcy złotych. Chce mi pan powiedzieć, że wy ciągle jesteście potrzebni, bo ciągle musicie wspierać, tak? W momencie, gdy była remontowana sala BHP, kto największy wkład, jeśli chodzi o salę BHP dał? Gazeta Wyborcza w ogóle o tym nie napisała, tylko powiedziała, że myśmy się nie wywiązali z oświadczenia, że będziemy pomagać sali BHP. Dwa miliony złotych cegiełek daliśmy. A dzisiaj też jest jakaś forma pomocy? Albo jeśli chodzi o cegiełki, krótko. Zebraliśmy 5 milionów. Ja przez inwestycje odpowiednie, pomimo nawet tego kryzysu na funduszach inwestycyjnych, pomnożyłem to dwukrotnie. I wydaliśmy w sumie na pomoc tą socjalną, na pomoc dla stoczni i na salę BHP 7 milionów i mamy około 3 milionów. A dzisiaj planujecie też jakąś pomoc stoczniowcom? Czyli 100% obracając, 100% jeszcze te cegiełki zapracowały i nikt z zarządu cegiełek, czyli ja i pani sekretarz i skarbnik, nie jesteśmy na żadnych latach, cały czas jesteśmy społeczni. Dobrze, a teraz planujecie jakąś pomoc też związkowcom? Teraz co my możemy zrobić? Tylko w zasadzie możemy pomoc socjalną. Przecież ja uważam, że nie możemy też otworzyć takiej sytuacji, że my uruchomimy pomoc socjalną jednorazowo i ktoś tam znowu szczepie z siebie kurz i mówi, no, że chwilowo na 3 tygodnie ze Stocznią Gdańską mamy spokój. Dlatego to by było wręcz, to byłby zły lek, gdybyśmy to zastosowali. Czyli dlatego tak nie będziecie robić. My planujemy, zmienialiśmy statut właśnie ostatnio i pan redaktor tylko jeden punkt przy zmianie zauważył, że będziemy wspierać katolicką naukę społeczną. Czyli co będziecie robić z tym pieniędzmi, niech pan powie. Tam jest napisane wyraźnie przy tej zmianie statutu. Wchodzić w takie inicjatywy wsparte funduszami europejskimi, żeby pomagać Stoczni Gdańskiej, a nawet działalność gospodarczą. Kiedyś chcieliśmy, gdyby była emisja akcji Stoczni Gdańskiej, chcieliśmy po prostu za te pieniądze, które nam zostały, kupić po prostu część pakietu z akcji Stoczni Gdańskiej. I pomagać jako współudziałowiec, pomagać na. Ale dziś już takiego planu nie ma. Bo nie ma możliwości nawet wykupienia w tej chwili akcji, prawda? A moglibyśmy wchodzić na zasadzie podwyższeniu kapitału, ale co to jest 3 miliony? To jest kropla w morzu. Myśli, że tym razem uda się uratować stocznię przed upadłością? Szanse są, bo wie pani, przy kryzysie generalnie stoczniowym są naprawdę bardzo ciekawe te nisze, o których już tu mówiłem. Naprawdę, ale niech brakuje minister, pieniędzy na płynność finansową. Niech wezmą dokument, zasady ramowe. Ja mogę w tej chwili przesłać, to wszyscy powinni znać na pamięć. Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa do sektora. Tylko musi państwo, nie tylko właściciel, ale państwo musi powiedzieć, my chcemy pomóc udzielić. Ja uważam, że trzeba udzielić, bo w tej chwili już stocznia spadła poniżej tak zwanej masy krytycznej, prawda? Ale są możliwości. Dlatego uważam, że przez nawet obecność Agencji Rozwoju Przemysłu, ale nie tylko z tego względu, należy udzielić. No bo jakby nie było, Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła pomocy dla Krystana, aby zakup suchego doku. I teraz było to rozpatrywane w Unii Europejskiej. W ostatnich dniach przyszła informacja, że pomoc była dozwolona, pomimo że wcześniej nie było wniosku o uznanie pomocy. Czyli to było post factum, ale 25 lipca komisja ogłosiła, że była dozwolona, bo właśnie było udzielone na zasadach rynkowych. Ale oprócz czyli skoro tego, można było pomóc Krystowi, można też pomóc Stoczni Gdańskiej. Na jaką skalę Krystowi to było? Ile? 100 milionów, jeśli mi pamięć nie myli, tak? Jak nie więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.